Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć. I zapraszam Was już na kolejny odcinek z Kraina Tornad. Tak to, proszę bardzo, nasze miasteczko wygląda. Na tym trybie ładnie wygląda, niby się wszyscy cieszą, natomiast jak z niego wyjdziemy, to zobaczycie od razu pewien komunikat, a mianowicie zaciszę chce prądu. I niestety nie możemy nic z tym zrobić, bo prąd jest na maksa wyciągnięty, więc czekamy, żeby postawić nową elektrownię. Na tą nam właściwie już nic nie brakuje. Ja nie wiem, tą postawił, ale wiemy, pieniędzy nie mamy. I też nie rodzimy na drzewach. Chyba żebyśmy wzięli jakąś pożyczkę i wiecie co, może weźmy. Bo przydałoby nam się postawić już takie, bym powiedział to tak, mocniejsze paliwo. Sądzę, że jeżeli coś takiego tutaj sobie walniemy, to nie dość, że będziemy mogli zejść z naszym budżetem na prąd, no na przykład na stówkę, to powinno być lepiej. W ogóle dzisiejszy dzień to jest jakiś straszny, w sensie dzisiaj ile ja już siedziałem z TIS, to dużo. Dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś strasznie też długi. No bo, jakby to powiedzieć, spędziłem 6 godzin na budowie węzła około. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. To tak, zmieniło się jedna rzecz. No nie mogę sobie nie pozwolić, nie przebudować tego pętli. No nie powiedz mi, że teraz ta pętla nie wygląda ładnie, bo wygląda cudnie. Mamy tramwaje, ludzie korzystają faktycznie z tej pętli, chodzą tymi ścieżkami na górze i tak dalej. Także to jest tak na razie. Czytałem Wasze komentarze, więc jak widzicie jest napisana Avizlandia Tornad, w końcu nazwa miasta. Ale nie chodzi o to, czytałem też inne komentarze, jak na przykład zrobić z trolejbusami, autobusami i tak dalej. I tak jak możecie się domyślać, na razie się nie zastanawiam. Promów w tym mieście, powiem to tak, nie widzę. Bo o ile mamy taką jedną główną rzekę, która faktycznie może i by była dobra, to ewentualnie jako bajer, ale ten park, który tutaj będziemy sobie rozbudowywać dookoła, sądzę, że będzie według mnie lepszy niż właśnie nawet nasze promy. Także tak to wygląda. Co do komunikacji, no to tak jak możecie się domyślać, autobusów nie będziemy na razie budować, poza niektórymi liniami. Zrobimy coś, czego jeszcze nie robiłem. A mianowicie, to nie jest tak, że będzie jedna komunikacja po prostu na całe miasto. Hashtag bambaje. Nie, będziemy robić coś lepszego. A mianowicie, będą i trolejbusy, i bambaje, i autobusy. Z tym, że autobusy, tak jak było zasugerowane w komentarzach, lepiej, żeby były głównie na linie takie, gdzie coś, nic innego już nie dojeżdża i byłoby trudno dociągnąć. I w dzielnicach takich jak ta, jako taka jedna linia, która po prostu się ciągnie przez całość. Z małą ilością przystanków przy sobie i w ogóle. Natomiast trolejbus, będą trolejbusy w tych naszych miastach. Bo trolejbusów, nie ukrywajmy, jest mało, a przynajmniej ja buduję mało. Wiąże się to głównie z tym, że no, nie są najwygodniejszym środkiem transportu do zabawy z nim. Głównie dlatego, że krzyżowanie ich z tramwajami jest nieprzyjemne, a ich pojemność jest też mniej przyjemna, ale będziemy sobie robić. I na te trolejbusy pierwszy ogień, jaki będę chciał dla nich tutaj zrobić, to tak, a właściwie tutaj bym zrealizował, bo tak, czy most trolejbusowy ma jakąkolwiek, no właśnie, on wygląda kiepsko. Bo ja bardzo chętnie bym sobie puścił trolejbus właśnie jakiś tutaj do naszego przemysłu, od tych do przemysłu. Ale chyba to byłoby problematyczne z naszym bambajem. Właśnie to jest problem, że nie mogę ani jednego, ani drugiego krzyżować. Gdyby nie to, to gra byłaby o wiele prostsza. No ale właśnie byłaby prostsza. A tego też nie chcemy. Także póki co, pierwszą rzeczą, jaką sobie zrobimy, to będzie zamiana paru skrzyżowań na nowe skrzyżowania, dzięki którym trolejbusy będą miały uznanie. A mianowicie, wyburzenie tej części. Damy sobie tutaj. Wszystko się w ogóle czas. Ostatnio nie było katastrof żadnych, więc póki co nie będę się nawet szykować na to, żeby miało się pojawić jakieś nowe. No i tak, tutaj trochę się to zmieni, a mianowicie będzie raz, dwa, trzy do góry. Tu będzie zejście. Po tej stronie tylko takie. A nie, wiecie, to można to zrobić w sumie po drugiej stronie. Po tej stronie to już tam jest niedaleko przejście właściwie, a po tej nic nie ma. I tu będzie zejście na drugą stronę.
Rozwin miasta, tak, właśnie zaraz będziemy rozwijać miasto, tylko ten trolejbus. To się początek, gdzie będzie miał się znajdować? O, no obok naszych tramwajów, czy to mi się podoba? Ale już niech będzie. Także tak tu będzie wyglądać nasz trolejbus, on tu sobie będzie dojeżdżać do naszego handlu. Natomiast skoro nam mówi gra, żebyśmy rozwinęli miasto, to nie będziemy tego nawet. Widzicie, sobie zaczniemy od tej części, bo tutaj nie rozbudowywaliśmy dawno. A to ewidentnie też jest część naszego miasta, którą trzeba byłoby rozwinąć w końcu. Nie, zaciszę będziemy później rozwijać, jeżeli ktoś się zastanawia, czemu nie zaciszę. Bo zaciszę jest trochę inną, specyficzną dzielnicą do tego typu rozbudów. Więc proszę bardzo, tu będzie cyk dojazd i tu będzie cyk coś takiego. No, mniej więcej. No i mamy już jakieś tam rejony, gdzie byśmy mogli właściwie zasiedlić. Tu sobie zrobimy jeszcze drogę jedną taką, o taką. I tutaj w przyszłości, na razie taką czysto. Czekaj, jak to nie mogę tego zrobić? Kto ci pozwoli powiedzieć, że ja tego nie mogę zrobić? Mogę? Nie mogę. To już jest bardziej irytujące niż myślałem. No dobrze, tak czy siak. Sobie tu puścimy na razie pierwszą drogę taką po prostu, żeby to podłączyć. I wypełnijmy to wszystko mieszkańcami. Tak, tu nie będę nawet na razie bawić się w żabki, bo żabki i kioski ruchu będziemy później stawiać. Także to się tutaj nam buduje, a teraz wróćmy do tego, na czym skończyliśmy. Czyli handel, tutaj rozwiniemy, bo tu była ta dzielnica handlowa. Tu sobie zrobimy podłączenie i tu będzie nasza druga część, Alteria. Tym razem Bambajowa. To będzie oczywiście się tutaj łączyło. Zobaczymy, jak będzie z komunikacją trolejbus-autobus. Trolejbus Bambaj. No bo to wiadomo, jeżeli coś takiego robimy, to jest komunikat. No i właśnie nie możemy do tego komunikatu dopuścić, bo on nie pozwoli nam wybudować tego. I właśnie będę naprawdę musi. Nie mam jeszcze pomysłu, jak do tego podejdziemy, żeby ten komunikat zwalczyć, ale zobaczymy. To tak, tu będzie się dalej budować. A tutaj będą zejścia. O, gdzieś na takiej wysokości sobie zrobimy zejście. Tutaj, proszę bardzo. I tak samo sobie zrobimy to po tej stronie. Dzięki czemu i tak jakieś sklepiki będą mogły się budować, a to ładnie będzie wyglądać. A żeby to ładnie wyglądało, to wiecie, co trzeba zrobić. No. To niestety. Koncepcja była dobra, a plan realizacji był zły. Więc tak, tutaj będzie podejście. Powiedzmy na taką wysokość. Tu będzie już na finalną wysokość, tu będzie duże zejście w dół. Stąd będzie się to ciągnąć w całości nad całością. I tutaj będzie jeszcze raz takie zejście. Cyk, nie, to już jest zła wysokość. Tu jest jeden w dół, a tu są dwa w dół. I tutaj. Jeszcze dzisiaj do Warszawy muszę. No. Także tak to wygląda. Dalej to trolejbus tutaj sobie rozciągniemy. Jak widzicie, nam szybko popyt zniknął. To się już zapełniło całości. Wody chcieliście. Dobra. To tak, tutaj widzę, że była jakaś ekstra ruda, która pewnie była zbudowana przez twórców scenariusza. My to sobie zmienimy, ponieważ taka opcja mi się tu nie podoba, ale teraz już powinno być nieźle, chyba to dobrze. Właśnie, moglibyśmy coś zrobić z tymi śmiećmi. Bo centrum recyklingu, no, ja już tu ich parę nastawiałem w ostatnim odcinku, ale i tak to jest jeszcze niewystarczająca ilość, żeby jakoś to zacząć sensownie z tym walczyć. Ten możemy wziąć na opróżnianie. No i czy tutaj coś mamy jakiegoś jeszcze do zrobienia? No tak, to trolejbus. To wracając do trolejbusa, on nam trochę rozwinie tutaj gospodarkę naszej tej mapy, ale co się rozwinie gospodarkę mapy? Co masz na myśli przez to, Wiznosz? Będzie nowe połączenia, w ten sposób to chciałem powiedzieć. Będzie trochę nowych połączeń. Trochę się to pozmieni, nie wszędzie na dobre, w sensie wszędzie na dobre, ale nie zawsze tak jakby było idealnie, czyli ja bym wolał, żeby był i trolejbus, i pas rowerowy. W Skylinesach bez modów to jest jak, no chyba ty, więc no niestety nie będziemy czegoś takiego mogli tutaj zrealizować, a ścieżki rowerowe w naszym mieście ewidentnie są popularne, tego trochę szkoda mi je tutaj likwidować, no ale nie mam innego wyboru. Dobrze, to tak, tu mamy naszą linię trolejbusową. Ona się zaraz tutaj zapełni, czyli się pojawią te trolejbusy. No i właściwie to tyle, tak?
No chyba tak. Tu mamy na razie dwie linie. Tu jest pętelka już gotowa i taką zostawimy sobie tutaj. Chyba, że udałoby mi się, ale może w jakiś ludzki sposób. Swoją drogą, niedługo się pojawi kolejny, w sensie mam nadzieję, że się pojawi, tak? To jeszcze, że niedługo się pojawi kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra na Bemowie. Z ujęciami z drona, bo ostatni odcinek na Bemowie nie był z dronem, więc już ten najbliższy powinien się pojawić. Kiedy się pojawi? Pewnie w następnym tygodniu. W sensie, następnym tygodniu, jak wy to oglądacie, to powinno się nawet zgadzać. No i tak, tutaj nie mogę wpuścić tego w dzielnicę, no bo chyba ty. Możemy zrobić coś innego. To znaczy zmienić linię naszego bambaju, aby on jechał tutaj sobie skrótem i bokiem właściwie. To może jest dobry pomysł. A trolejbus będzie jechać drugą częścią. No i właśnie o tym mówiłem. Ja tu muszę się już zastanawiać. Tu już jest pewnego rodzaju, właśnie jak się ingeruje te dwa środki transportu, na tak zwane kompromisy. O. A ja nie lubię robić kompromisów. Zwłaszcza tutaj. No ale no cóż. No dobrze, no i to sobie wywalimy. To sobie tutaj postawimy. No i teraz tak, pozostałe przystanki bombajowe tu trzeba pousuwać, bo inaczej będą nam robić tutaj kółeczka, a tego też bym nie chciał. I dobra, usunięte i tu będzie kolejny przystanek. Tak, jednak trolejbusy mają jedną zaletę w przeciwieństwie do tramwajów. Pomijając to, że są mniejsze, ich pojemność jest w sensie mniejsza, to mają tą zaletę, że jak się zatrzymuje na przystankach, to faktycznie znikają się samochodów. Tramwaje niestety tak nie robią. To jest, można to uznać jako plus, minus dla jednej lub drugiej strony, tak? W zależności oczywiście jaka to jest droga, tak? Bo czasami działa to na dobrą stronę, no ale nie zawsze. Tu sobie zrobimy przejazd. O, dokładnie. I tutaj bym, w sensie, czy jest sens to łączyć z tramwajem po tej stronie? Może jest. No dobra, niech będzie, że niby jest. To sobie w ten sposób go puścimy. A tutaj sobie to wywalimy. To jakby coś faktycznie będę mógł teraz sobie podłączyć. Dobra, przyspieszę sobie może jeszcze czas. Bo ja czekam na katastrofy, a tu nic nie chce się pojawić. Nic mi się nie chce przytrafić w tym mieście normalnie, no to jakiś dramat. Tu w teorii gdybyśmy go puścili główną drogą też nie byłoby źle, ale nie. My sobie go puścimy tutaj bokiem, tak jak jechał tramwaj właściwie. Bo czemu by nie. Z tym, że tu... W sensie... Tak. Z tym, że my sobie tutaj zrobimy pętelkę kolejbusową, żeby... To będzie ten węzeł przesiadkowy, o. Tak, tutaj sobie zrobimy takie miejsce przesiadkowe, to nie, to tutaj nie będziemy go puszczać w te rejony. To sobie wywalmy to. To jest to. Tak. No właśnie, tutaj jak jest noc w Skylinesach, to tak właściwie nic nie widać. Znaczy, to nie jest jeszcze ta ciemnota, jaka czasami się przytrafia. Ale czasem najgorzej, po prostu nic. Nie patrzysz, nie widzisz. Na szczęście do tego nie doszliśmy jeszcze. Tu sobie puścimy tędy naszego trolejbusa. To nie będziemy musieli go już tutaj jakąś specjalną drogą puszczać. Tutaj będzie jechać specjalną drogą, no bo inaczej się nie da zrobić pętli. Niestety. A szkoda. Ale no dobra. I tu sobie zrobimy taką większą pętlę trolejbusową, no można nawet zrobić większą. Zobaczymy, jak to się będzie to zwijać później przy trolejbusach. No nie mówię, że one zostaną z nami na długo. I nie mówię też, że na krótko, tylko po prostu jeszcze nie wiem, jak ludzie będą z nich korzystać. Jeżeli będzie na nie popyt, no to wiadomo, zostaną. Jeżeli nie, no to mogą się zwinąć, tak? Też jest taka opcja. Nie chciałbym na pewno takiej opcji, żeby po prostu był dualizm i był tylko bambaj. Nie mówię, że to nie jest zła opcja, zresztą tak było zanim się pojawiły trolejbusy, ale byłoby miło, jakby była jakaś jeszcze różnica i nie było tylko jednego transportu na komunikacji naziemnej. A u mnie, jak dobrze wiecie, autobusów było zawsze mało. Wiązało się to głównie z tym, że ich pojemność jest po prostu mniejsza niż tramwajów, tak? Dobrze.
Właśnie te pętle trolejbusowe, jak się je buduje, to one są strasznie ogromne. W sensie i trolejbusowe, i autobusowe. Właśnie szkoda, że nie dali żadnej, to jest naprawdę duży minus, jaki nie dali żadnego węzła komunikacyjnego na trolejbusy i słynnego też nie. Ostatnio nie pojawił się żaden nowy dodatek do Skylinesów. To też jest ciekawe. Może to być niepokojące, że koniec już z grą. Ale no mam nadzieję, że nie. Ale no mam nadzieję, że nie, no bo nie chcę kończyć swojej serii. Ja wiem, że PS4 się niedługo pojawi. W sensie, że niedługo się pojawi PS5. PS4 to już jest podobno. Ale to na pewno, w sensie na pewno się pojawi. Jeżeli będzie CS2, to się na pewno pojawi na nowym PlayStation. W to raczej nie wątpię. Pytanie tylko, w jakiej formie będzie działać nowe PlayStation, czy będą działać faktycznie stare gry. Sądzę, że też nie, ale póki co pamiętam wypowiedź, że mają działać. No ale zobaczymy. No i tak, to całkiem ładnie wygląda, tylko jest ten mały haczyk właśnie, że my jeszcze musimy tutaj to połączyć w sensowniejszy sposób. No i się Awiznarz rozgadał, bo zaczynała robić komunikację. To przynajmniej jakaś odmiana od tego, co robiłem przez parę ostatnich godzin. Dobra. To będzie w ten sposób wyglądać. Tu są przystanki, ale tu nie będziemy na przystankach żadnych robić sensowniejszych rzeczy. Raz. O! Nasz park bił poziom 5. No świetnie, to będziemy mogli dodać park trampolin później. Jest trudne słowo. Raz, dwa, trzy. Teraz je połączymy i no właściwie wiesz co, to moglibyśmy podłączyć się z tym, a to podłączyć z tym. I nie wygląda to źle i będzie ładnie się komunikować. A tutaj, żeby nie było, że nie będziemy ingerować w tą część, sobie zrobimy też zejście. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cyk. No. Chociaż wiesz co bym wolał. Zejść, o, dokładnie tutaj jeden już poziom niżej i tutaj to zrobić symetryczne i będzie ładnie to wyglądać. I ewentualnie jakieś sklepiki można byłoby tutaj powmontowywać dookoła. Jak to czasami na niektórych pętlach jest. W Warszawie nie ma takich dużo pętl, żeby coś jeszcze się działo na pętli. No ale no, tak czy siak. Coś tam mi pokazywało, żebym coś chyba postawił. Pewnie zajezdnie. Trolejbusów, a to akurat faktycznie trzeba nie zrobić jeszcze. Dobra, tu sobie zrobimy tak. I tu powiedzmy, że to wejdzie. Dobra, nawet weszło. I teraz się zastanowiłem, faktycznie ja to źle zbudowałem. Zawsze coś muszę zepsuć. No cóż, tak, nie możemy tego taki w ten sposób zbudować. To jest dobra część. Zbuduj więcej mieszkańców. No to zwolnijmy jednak ten czas. Jak już jest więcej mieszkańców, a nic się właściwie nie wydarzyło, to poczekaj chwilę. Dobra, teraz jest dobrze z tej strony. O, i teraz to sobie zmienię. No, w sumie tego mogę nie wyburzać. W sumie fakt. No, no dobra. Cyk. Cyk. Stąd sobie zrobimy połączenie tutaj, a stąd będzie już takie bezpośrednie, o, w ten, że oto i sposób. Dobra, no to mamy jedną pętlę, mamy dwie pętle trolejbusowe, tylko nie mamy drugiej końcowej. Tam nie będę robić żadnego, bo tam będziemy rozwijać. I to chyba powinno tak dobrze wyglądać. Tu sobie damy też sklepiki. Dobrze, no i tak, skoro to się zasiedlili, już wszyscy mieszkańcy, no a faktycznie się zasiedlili, no to nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić tutaj rejony. Tu będzie nowa linia bombajowa. W przyszłości, nie wiem jak dalekiej przyszłości, ale będzie. To, to i to. Dobra. No i dajmy sobie na razie, żeby to się zapełniło. Za chwilę to i tak będzie za mało dla niego, więc... My cały czas ja przypominam, że jesteśmy na pierwszym kwadracie. Ja tutaj nie chcę robić SimCity, że to jest tylko i wyłącznie nasze miasto, ale póki co nie stwierdziłem, że byłaby jakaś niezbędna potrzeba, żeby kupić więcej rejonów. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. 1200 w tą stronę, proszę. 1200... 1200? 800.
Tak się zastanawiając, co? Ile to mam ciągnąć? Dobra, no i w tym rejonie postawimy sobie naszą piękną, mamy pieniądze akurat na nią, zajezdnię trolejbusową. I widzę, że jest ona mniejszych rozmiarów niż ta. A no tak, ona jest trochę szersza, ale krótsza. No to faktycznie z tego skorzystajmy, skoro jest krótsza, to nie będzie krótsza. Było 800, no to dwie kratki mniej niż 800. 600. Czekaj, 800, najpierw dobijmy do 800. A nie, dobra, bo to będzie mi się tutaj zgadzać to sensownie. Dobra, to, nie, to jednak zróbmy tak jak to w ten sposób, żeby się tutaj zgadzały niektóre rzeczy. To spełnienie moich wielkich marzeń, trolejbusy w naszym mieście. No, ja w Warszawie nie pamiętam jak były trolejbusy, ale były. No szkoda, że nie ma, tak? Tak to powiem, szkoda, że nie ma. Stąd będzie jeździć jedna linia właśnie bambajowa, ta nowa, ona tutaj sobie skręci w ten rejon. I tu będzie węzeł, autobus, trolejbus, taki mam pomysł. Tylko tak, gdzie my zrobimy ten węzeł? No węzeł na pewno gdzieś będzie. I nawet bym zrobił go tutaj, jak jest ta droga, to sobie puścimy może właściwie faktycznie tędy trolejbus. O, żeby to sobie pozasiedlało się. I tutaj się to nam rozjedzie na więcej uliczek. I tu będzie węzeł, tak? Tu sobie zrobimy takie centrum naszego handlu i tak dalej. To może ciekawie nam się tutaj właściwie poukładać później. Oczywiście z wszystkimi kładkami, przejściami nad tym węzłem i tak dalej. Kładki i tak dalej to będzie później, oczywiście. No i teraz sobie to podłączajmy. To tak to, dalej będzie na pewno to i coś takiego. No zrobił się duży ten węzeł. No zrobił się duży, ale na tak niestety to będzie wyglądać. Chyba, że... Bo my tutaj więcej linii tramwajowych nie będziemy puszczać. Nie, to możemy zrobić nawet właściwie faktycznie tylko... Chociaż fajnie byłoby to puścić tego tutaj trochę więcej. W sensie, żeby tego ładnie to wyglądało. No, to puścimy sobie tutaj dwie linie bambajowe. W przyszłości będą tutaj dwie linie bambajowe z dwoma różnymi przystankami, swoimi własnymi. No i właśnie... Chociaż szczerze powiedziawszy... Nie wiem, czy trochę nie przesadzam już z dwoma, żeby tutaj były aż dwie linie z osobnymi przystankami. Nie. Dobra. Już trochę mi tutaj głowa odleciała. Tu będzie zjazd na bulwary tramwajowy, tu będzie wjazd ten i tutaj busy będą miały też swoją po prostu jedną alejkę obok, o takie coś i później jakoś to będzie tam zakręcać, to nad tym jeszcze nie będziemy się zastanawiać. I tu bym sobie skręcił, tak, tutaj oto i tutaj coś takiego, no, powiedzmy teraz się lepiej rozumiemy. Możliwe. Jak to jest możliwe, że to mi się bardziej podoba, a tak samo wygląda źle. To już jest... Teraz się rozumiemy. No. Zróbmy przejścia i najpierw podłączmy sobie przystanki. To tak, po pierwsze... Będą tutaj miejsca na dwa tramwaje w dwóch różnych miejscach. Przystanki będą się kończyć i zaczynać w tych rejonach. Dobra. I będzie jeden podział tutaj na środku, o nie, wyszło symetrycznie, czy to jest symetrycznie, sprawdźmy, 1440, 140, dobra, jest symetrycznie. I w ten sposób stworzyliśmy sobie dwa przystanki osobne. No i teraz, aby dopiąć swego, to tu sobie zrobimy przejścia górą. No i tak, będzie jedna na pewno tutaj. I tutaj jest to, w sumie to może być dobry pomysł, żeby to przyciągnąć sobie na drugą stronę. I tak, tu sobie byśmy zrobili zejście, ponieważ siatka się włącza, to sobie musimy to wyłączyć. Jakbyście słyszeli z tyłu jakąś kosiarkę, to mój sam się zaczął teraz kosić, więc... więc możecie coś faktycznie słyszeć, o, w ten sposób. Dobra. Raz, dwa, trzy. Czy tutaj mi to wejdzie? Tu mi nie wejdzie. Czemu mi to nie wejdzie? A to mi tak ładnie się podobało. To musimy przesunąć w całości też dalej. W takim razie. No dobra.
To tu jest na przystanku i to tak samo będzie na przystanku. Czyli coś takiego. Więc ja bym wolał chyba, żeby szło to w tą stronę do góry. A nie. To jednak w tą stronę. No dobrze, niech będzie. No i tutaj w przeciągu tych trzech pierwszych też bardzo będziemy schodzić w dół. Po jednej, po drugiej stronie. Tak samo będzie to na pewno po tej stronie. Tutaj, no i właściwie z każdej z możliwych stron. Pomijając to, że tutaj to będziemy sobie schodzić, tak jak możecie domyślać. Tutaj, w tą stronę. Tu będzie w dwie. Czyli tak i tak. Dobra. No i po tej stronie tak samo będzie, czyli tak i tak. Zobaczymy, czy będą w ogóle z tego ludzie korzystać. Mam nadzieję, że tak. Naprawdę, mam wszelką nadzieję, że będą ludzie korzystać z tak pięknego przystanku. Oczywiście miejscówki dla nich, żeby mogli sobie posiedzieć. I tutaj będzie dojście, zejście właściwie w tymże rejonie. Bo już tutaj chyba do góry nie ma sensu tego rozciągać. Chociaż, wiesz co, niezły pomysł. Tutaj do góry. Tu sobie dociągnąć w ten rejon. A nie, bo tutaj będą takie małe domki, to nie, dobra. Tam będzie coś trochę innego dziać jeszcze, więc na razie niech to wygląda tak, jak wygląda. No i z tej strony, tu jeszcze nie wiem, jak będzie z tym zejściem, w sensie, co ten trolejbus tu ma zrobić dalej. To jest ważne. To jest faktycznie ważne. A, no i tutaj ten nasz tramwaj, będzie skręcać, no i tak jak to było. Tu skręcimy i dalej gdzieś on se pojedzie. Naciskiem na to, że gdzieś. Dobra, nie, my go tutaj wciągniemy, żeby wjechał w to, bo będzie mi to prościej tutaj rozwiązać całość. Ale tutaj póki co albo zróbmy coś, czego nie robiliśmy. Już raz zrobiliśmy coś z tramwajami, czego nie robiliśmy jeszcze nigdy wcześniej. Czyli puścimy go z boku, obok. Nie było tego, a bardzo bym chciał w końcu pokorzystać z tej funkcji, bo skoro mamy osobny pas, nie to co przy trolejbusach, że muszą dokładnie jeździć tymi samymi ulicami, no to byłoby nawet miło. I w ten sposób nasz tramwaj będzie mógł sobie jechać spokojnie z boku, tutaj dotąd. Tu będzie na razie pętla, a później będziemy myśleć. Będzie trzeba robić dzięki temu przejścia wszystkie nadziemne do tych wszystkich przystanków, ale to nie będzie duży problem. To nie powinien być dla mnie duży problem. Bardziej się zastanawiam, jak to trolejbus tutaj wykręci, bo to trolejbus nie może pojechać prosto, z przyczyn oczywistych. Dlatego prawdopodobnie tutaj po prostu ta uliczka sobie zakręci w następujący sposób. Szkoda, że nie mogę zrobić, żeby to była tylko droga trolejbusowa. Taki buspas, tylko dla trolejbusów. To by się tu bardzo przydało. No i tak, jeden na pewno pojedzie sobie w tą stronę, trolejbus, czyli gdzieś tutaj. O, a wy nie macie wody. Że się skończyła, czy po prostu? Po prostu. No to po prostu to mi się nie podoba, więc już macie wodę. Tak samo nasza zajezdnia nie ma. No i jak możecie domyślać, od razu puścimy sobie dwie linie trolejbusowe, żeby to dobrze ładnie działało. Jedna będzie dłuższa, druga będzie krótsza. Chwilowo. Później zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, później pewnie tak samo będzie, ale kto to tam wie. I druga linia będzie jechać sobie tędy. Na razie. A póki co, dam im tutaj po prostu taką małą pętelkę, gdzie będą mogły sobie zrobić wykręt. No bo tutaj po prostu nic nie ma, więc też nie chcę obydwa trolejbusy ciągnąć gdzieś, gdzie nie ma sensu je ciągnąć. Więc proszę bardzo. Tramwaj to już, tramwaj będzie jechać, bo z nim trochę więcej jest zachodu, żeby to zbudować. Dobra, no i tak. Tutaj będzie gdzieś właśnie blisko taki był zamiar. Aha, tylko to jest zbyt... A może w ten sposób? Nie, w ten sposób nie. Z kratką dostępu też nie. A tutaj co? Czemu tutaj? No, no trudno. To w ten sposób. Nie, na pewno nie w ten. Ten to już było przegięcie. Dobra, no to w ten sposób. Mhm. I tu będzie trzeba zrobić tego trochę więcej przejścia, a mianowicie dotąd. I tu będzie zejście jedno raz. Jak to ci się nie podoba? A, bo za blisko wybudowałem. No, ma ci się to podobać. I teraz tak, trzeba wyłączyć to.
I stąd będzie drugie zejście. A powiedzmy gdzieś tutaj bym zrobił. I tak samo będzie zejście jeszcze jedno. Czekaj. Czekaj, bo się zakręciłem, co ja tutaj właściwie włączam. Zróbmy podobnej długości, żeby ładnie wyglądało. Dla designu. I dla designu to ja bym sobie tutaj to o tak puścił i to o tak. Albo wiesz co? Trochę przesadziliśmy tutaj z tym. Czy tak, ty tutaj faktycznie bądź, ale tutaj trzeba to trochę bliżej podciągnąć. Tylko no właśnie. Kąta będzie się chciał podczepić za wszelką cenę. Dobrze, jak będziesz się chciał za wszelką cenę podczepić, to po prostu nie będzie tego w ogóle. No i tutaj nie ma zejść i tu nie będzie żadnych zejść, no bo to jest blisko, ale jednak nie. Dobrze, to tu jest wszystko w miarę dobrze zrobione. Tą kładkę będziemy tutaj ciągnąć cały czas dalej. Taki mam zamiar. Dzięki czemu będzie tutaj zawsze ładne połączenie z tym oto i wszystkim. Tylko sobie zróbmy to na skrzyżowaniu. Tym. W jedną i w drugą. Czy może nie w koniecznie w tą stronę. To po tej stronie możemy sobie tak zrobić. Bo to nie, wtedy nie będzie działać. Dobrze, no i tak, to ładnie wygląda. Pewnie czas też ładnie wygląda. No, czas wygląda jeszcze lepiej. Tak można zgadać z tą serią. Tylko to Laibus. Nie. Na pewno nie wy. Mnie tu chodziło o handel. Wiecie co, my tu po prostu damy sobie pędzel. Duży, średni. No i proszę bardzo, tutaj się wszędzie możecie budować póki co. Włącznie z tym, że tutaj jak jest ta linia bambajowa przyszła, która buduje się jak się chce, to sobie też ją tutaj podczepimy. Czyli to będzie w ten sposób i w ten. Tak? No, chyba się będzie podobać. Dobrze, no i tutaj sobie to możemy oczywiście wszystko ładnie zapełniać. No, więc całkiem nieźle. Całkiem to mi tutaj już zaczyna wyglądać powoli. Tu będziecie dojeżdżać do nich. Tu też. Tutaj. I tu będą małe sklepiki się powoli w przyszłości rozwijać. Zróbmy jeden taki przystanek przykładowy, jak tu będzie wyglądać w przyszłości. Te przystanki nasze tutaj do bambajów. To będzie coś takiego. Tu jest raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, umierasz ty. Dalej będzie odejście, właśnie trzeba wyłączyć to, zejście w dół, tak, no i zejście po drugiej stronie, tu będzie park, tak, tu żeby nie było, tu będzie park, tylko na razie jeszcze go nie mam i nie wiem kiedy będzie wbudowany, to jest trochę blisko będzie, no ale już nie będzie i będzie przystanek, czyli miejsce też oczywiście dla nich do posiedzenia. Musi być. Więc proszę bardzo, to jest podczepione. Nierówna długość. Pójdźmy na jeden i drugi musi być takiej samej długości, żeby to ładnie wyglądało. Tylko się nie mogą połączyć oczywiście ze sobą. Dobrze, zobaczmy. Ja bym tutaj puścił ten tramwaj już właściwie. Mhm. Widzę, że on się nie zatrzyma nam tutaj po środku. No, to trzeba zrobić, żeby się zatrzymał. Czyli cyk i cyk. Dobra, teraz się zatrzymamy po środku. Tak, to są już zaawansowane techniki myślenia systemami, jak działa gra. Nie, tak naprawdę to nie, po prostu. No w sumie po prostu wiem, jak działa gra. Tego tak się robi. Robi się znowu noc. No i byśmy sobie puścili tutaj nasz Bambaj. Bambaj będzie jechać na razie prostą linią. Tutaj do tej dzielnicy i on tutaj sobie wjedzie do tej dzielnicy tutaj z tyłu. A dokładnie. I tu będzie pętelka. Na razie bez jakichś tutaj większych tutaj sensów co do tej linii, bo jej tutaj w przyszłości nie będzie. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego. Ma jej tu w przyszłości nie być, a jeżeli będzie, to przypomnijcie mi o tym, że w tej minucie powiedziałem o tym, że tu miało jej nie być. Dobrze, to tak. Pierwszy przystanek będzie tutaj oczywiście. Dalej będzie ten. A widzieliście, bo właśnie tu się postawił. Tu jest miejsce na dwa przystanki, więc my na razie sobie postawimy go z przodu. Pierwszy, proszę bardzo. Przed skrzyżowaniami zawsze są przystanki.
ale tu będzie i tak w jedną i w drugą w tym samym miejscu, no ma. No i w tych samych miejscach, co jest ta linia, która tutaj już była, to może być dobre rozwiązanie. Dalej, no może niekoniecznie, ale tutaj bym postawił go, tutaj, tu, przystanek przed wjazdem, przystanek tutaj, a bo tu nie ma już kolejnego przystanku, no dobra, cyk, 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 jedziemy na drugą stronę, tutaj, no tutaj nie mamy nic innego, więc nie, proszę bardzo, już widzę, że ludzie czekają na ten tramwaj, to mnie cieszy, cieszy mnie to. No i tutaj trolejbus będzie mieć według mnie większe obłowienie niż ta linia tramwajowa. Przynajmniej powinno tak to dla mnie wyglądać. Dobrze, i puśćmy sobie nasz trolejbus. Trolejbus będzie, puścimy je od ich tej pętli. A czekaj. To po co ja tu zrobiłem tą pętelkę? W takim razie to nie będzie, że jedna jest dłuższa, druga jest krótsza, jednak będą obydwie. W sensie jedna będzie krótsza, ale to jest na pewno chwilówka. Bo jeżeli tutaj nam się skończyła ta linia, no ewidentnie się nam tutaj kończy, no to... No. Dobrze, gdzie jest nasz trolejbus? Czekaj. Linie, o to są te. No, wyglądają prawie tak samo jak te tramwaje, tylko że nie mają szyn na dole i czasami trudno... Czasami jest trudno to rozpoznać. Które to jest które? Dobra. Tutaj zawracasz i tutaj będzie podwójna droga. Dobra. To ładnie wygląda. No i będziesz zaczynać, jak możemy się domyśleć, z tego, że rejonu swoją trasę. Trasa zmieniona. Ostatni przystanek na trasie metro Młociny. Dokładnie. No i lecimy sobie stąd. Autobusy zatrzymują się przed. Czekaj, tramwaje mają być za, a autobusy przed. No nie będzie. Więc proszę bardzo, one się będą zatrzymywać przed. Ale to zależy, bo tu akurat jest, widzimy co to jest. No i ludzie się cieszą chyba na trolejbus. Chyba powiem, że ewidentnie się zaczęli cieszyć z okazji tego, że tutaj jakieś tutaj komunikację taką puszczamy. Więc dobrze. To będzie pierwszy przystanek dla tej linii, w sensie w tym rejonie. No i na razie obydwa sobie tutaj będą wykręcać na tej pętli, takiej pseudo. Dalej tu tak samo będą te. Sobie na pauzie puścimy obydwie linie, wiecie co? To jest nawet lepiej pomysł, coś ciśnij niż pauzę. Tu będą wykręcać. No i oczywiście obydwa sobie przejadą jeden, drugi tutaj. Tędy. No i na razie tutaj koniec, cieszę się. I druga linia trolejbusowa, puścimy sobie ją od tej strony. Z przystankiem tutaj. Więc już wiecie, o co mi chodziło z tymi przystankami. Trolejbusy po prostu mogą się na przemianie zatrzymać. Tramwaje nie, ale stwierdziłem, że może tu nie będą się robić korki. Miejmy nadzieję przynajmniej, że nie będą się robić korki. Czy takie same prawie kolory się dobrały z tymi trolejbusami? No cóż. Dobrze, tutaj podjedziesz na pewno. Tu. No i tutaj przed wyjazdem, tu jesteśmy po tej nowej stronie, sobie postawimy jeden przystanek tutaj do naszego przemysłu. O, widzę, że coś mu nie trybi. A, widzę, że to nawet nie trybi mu. Tutaj zrobiliśmy jednokierunkowy wjazd. To faktycznie może mu tutaj coś nie trybić. Dobra, idziemy dalej. Tutaj, o, teraz się zaczęli cieszyć, bo zauważyli, że ten trolejbus może gdzieś zawrócić. No to cieszymy się, że oni się cieszą. Tu będzie ostatni przystanek na trasie. No i tu, jak możecie domyślać, na razie nie będzie dużej liczby trolejbusów. To jest, tak jak mówiłem, tymczasowe. Zobaczymy. Zresztą ta cała pętla ma być tymczasowa w teorii. No, ale jak widzicie, się rozrosła do jakiejś rangi dużych już. Tutaj po prostu tego wszystkiego. Dobra, tutaj będzie jeden taki przystanek na wyjazd. No i tu będą obydwa w tym samym rejonie, no bo wjeżdżają właściwie z tego samego części. Tutaj, no i tu jesteśmy już na starej trasie, czyli bez trasa zmieniona. No i tutaj się łączymy. Dobrze, teraz zmienię sobie tylko kolory tych trolejbusów, bo to jest dramat. Żeby takie same dwa kolory akurat nam dobrało, ciekawe.
Dobra. I tak jest podobne. No, już niech będzie bardziej. No i oczywiście jedna będzie jechać sobie tutaj, a druga będzie jechać tutaj. Ale to tak jak mówiłem, będzie później. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda nasz pierwszy trolejbus, który wyjedzie z naszej zajezdni. Jest, pędzi, zobaczcie, jaki szybki. Już ewidentnie coś tutaj chciałby sobie kogoś spotkać na trasie. Dobrze, no i zobaczmy, czy mamy już jakichś ludzi na trasie. Ten to jest ta świeża linia, to nie. A ten? Ten już ma kogoś. Ten już kogoś tam znalazł, ale dobra, jedziemy na razie z tym. Będziemy patrzeć, czy się ludzie pojawiają. Pojawiają się ludzie. I łącznie będzie ich tutaj aż 10. Okej, okay, ten gdzie ty jedziesz? Ej, kolego. Gdzie ty masz start? A, to jest twój pierwszy przystanek. No dobrze, niech ci będzie. No i podjechał pod nasz pierwszy przystanek. I jesteśmy już na trasie. Póki co nie widzę dużego bardzo zainteresowania, co nie zmienia faktu, że jest zainteresowanie. A to jest już dobra nowina. I sobie wejdźmy może... A w sumie zobaczmy, jak tam nasze tutaj gole. Jedna osoba już osiągnęła maksymalną długość życia. Wow, mamy mieć 20 tysięcy takich osób. No i do miliona i 1050 tysięcy osób mieszkających w mieście. Jeszcze oczywiście nam daleko. Gdzie jest, to jest ta? Nie, my jedziemy tym. Dobra. No i teraz sobie widzimy dokładnie, jak jedziemy. Z podglądem naszej tej linii. No, całkiem ładnie to wygląda. Tak, ale chyba jak patrzymy sobie z siebie... A, ten podgląd na miasto faktycznie wygląda. No dobrze. No tak, no widzimy ewidentnie nasz trolejbus tutaj ciągnie się. Tu teraz będzie zakręt, tu zobaczymy sobie... O, pantografy się kręcą. No działają w końcu te pantografy, tak? Pamiętamy, były indukcyjne. O, fajerwerki pod parkiem. No ładnie, ładnie, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. I proszę bardzo, nasz trolejbus popędził te pasy. My jesteśmy sobie tutaj, chodzimy, proszę bardzo, po ulicy. Zobaczmy, jak wygląda nasz park, jak już jesteśmy. Ale kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich odcinków, no bo ta seria będzie się na pewno ciągnąć. To będzie z 30 odcinków. Nie, więcej. To kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co tu dużo nie mówić, no będziemy się tutaj trochę rozwijać. Oj, dużo ludzi jest tutaj w parku. Szachy grają? Przegrają. Przesuwają. W powietrzu grają. O, tu jest przejście nad inną kładką. Jak to ładnie wygląda, nawet od dołu. I wyszliśmy z parku. Dobrze, tak to pięknie wygląda nasze miasto. A my się będziemy widzieć w kolejnym odcinku. Cześć!